Dzień dobry, moi drodzy, a może dobry wieczór. Zresztą kto i kiedy mnie ogląda, to tak. Po pierwsze, to jest wtorek. Tak, wiem, że to może zdziwić, bo przecież rok szkolny. A jak mówiłem, w tygodniu nie nagrywam. Bo w tym tygodniu należy się uczyć. No. To i tak. Wczoraj, czyli w piątek, Boże, w poniedziałek, jest ogólnie tak, że ogólnie ciągle zajęcia organizacyjne i w ogóle usnąć można, to nic nie zadają nauczyciele. To jest plus, więc mogę nagrać parę odcinków na następny tydzień, tak na wszelki wypadek. Zaczynam oczywiście od naszego Master of Orion. Dalej. Wiecie co jest, ale to w sumie po drodze. W trasie, jak będzie się włączało, to wam opowiem. Wiecie co jest smutne, moi drodzy? Pamiętacie? Kiedy... Bo ja ogólnie... Tam jak pokazywałem wam chyba mój plan. A na pewno mówiłem, nie wiem czy na pewno je przy pokazywaniu planu. To moi drodzy, mówiłem, że w czwartek miałem na dziewiątą do szkoły. No. Teraz jesteśmy w trzeciej, gimnazjum. Co to oznacza? Że to już nie jest na... I mamy przychodzić na siódmą na takie dodatkowe kółka. Wiecie, jakie to jest smutne? To znaczy, wyobraźcie sobie coś takiego. Jesteście osobą, która ma na dziewiątą do szkoły po prostu. Zarąbiste uczucie, można albo się wyspać, albo jak ja nagrywać na YouTube'a. No. To wiecie, co się okazało? I teraz uważajcie, bo mi nie uwierzycie. Kółko z bodajże języka polskiego będzie się odbywało dzisiaj. To znaczy dzisiaj. We wtorki. Na ósmej. Na siódmej lekcji. 30 okrętów. Wiecie, co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że... Moi drodzy, ludzie, którzy mają na dziewiątą, będą musieli przyjść, posiedzieć sobie chwilę, tak posiedzieć na tych zajęciach. Potem mają godzinę wolnego, to idą na świetlicę i sobie grają na telefonach. A na sam koniec wracają ją normalnie na lekcję. Wiecie, jakie to jest smutne? Bo wy sobie z tego nie zdajecie sprawy. Mówię wam, nie zdajecie sobie z tego sprawy, jakie to jest smutne, tragiczne. I w ogóle. No. W ogóle wiecie, jaki jest najlepszy sygnał, by zakomunikować innym osobom, że się nagrywa? Jak wchodzą wam do pokoju? Takie machanie energicznie ręką, jakbyście po prostu nie widzieli się z gościem albo gościową przez 5 lat. Po prostu tak machasz. Jakbyś miał zaraz po prostu, jakbyś włożył tą rękę do wody, to po prostu mógłbyś działać jako motorówka. No. To się okazuje. Mam 15 subskrypcji, jej. Kolejna osoba z klasy mnie subskrybuje.
Z jednej strony miłe ich strony, że mnie wspierają. Z drugiej strony klasa trochę specyficzna. Dobra, i w sumie ile my tutaj tego mamy? No ile tutaj tego mamy? Dobra, jak na moje starczy. Kończymy przygotowywania i lecimy z tym koksem. Koksiem. No. Tak. I kotki tu. Ale larzy. Wypowiadamy wojnę burlatim. Burlatim. Misiom poral. Poral. Ja się już zamknę. I was counting on your avarice to keep you away, but you have no respect. Not even for your own gains. Ja chcę was po prostu zaszczycić. Właśnie wy, sakry. Sakra, sakry. Zbudujcie mi dwa te krążowniki potem. Chcę was przerzucić na tą, na Oriona. I tak, o ile dobrze pamiętam, to już kolejkowałem na tych jaszczurkach. Tak, to, że chcę, żeby one były jakie są. Dobra, konfrontacja z główną flotą burratich obejmuje dowodzenie. To będzie krwawa bitwa. Nie bierzemy jeńców. Główna flota versus główna flota. Oni mają jeszcze, są jeszcze wspomagani przez. O, właśnie to. To jest pierwszy poziom czy drugi? Drugi. Dobra. Poza tym obejrzeć tylko ich flotę. Dobra, krążownik. Tutaj mamy pancernik. Dobra, czyli pancernik to jest ich szczyt technologiczny. Dobra, was nie będę ruszać. Skupić się na tym. A wy na tym. Znaczy nie, wy już możecie na pancerniku. Wy tu. Dobra, wy lećcie tak. Patrzcie. To jest po prostu... Jedną salwą załatwiliśmy, w sumie kilkoma salwami załatwiliśmy większość okrętów. Weźcie. Wyleźcie w sumie tu. Atakować
okręty cywilne. Bo tak co one? To są te. Desantowcy, dobra, to w sumie one pewno uciekną. Tak. W momencie śmierci pancernika. Ciekawe, czy zadali nam jakieś w ogóle straty. No, to jest ciekawe. Tak, jeden okręt. Dwa okręty! O, ja im tego nie daruję. Zawsze klikajcie rozrzut, jeżeli chcecie precyzyjnie zniszczyć osłonę. Potem dajecie stop. Klikacie kilka razy. Klikacie rozmieść. By pozbyli się cywilów. Dobra. Kocham to, jak komputer w ogóle rozstawia te siły. Róbcie to, róbcie to, potem do zadowolenia. Potem to, byście mogli się bronić, zwiększyć mi liczbę flot. Ciebie. Gdzie mamy skażenie? Tutaj mówi ci, ale zmniejsza się, dobra. Przerzucę to tak, bo potrzebni są nam teraz rolnicy. A coś do zadowolenia? Nic. No oczywiście. Ruch. Dokończyć. Czemu niszczę cywilne statki? Desantowce. Nic dodać, nic ująć. Po prostu to są desantowce. Dobra, tutaj są bunty. Przejmiemy. Ujarzmimy tych buntowników. Specjalnie dla mieszkańców tej jakże szczodrej planety. Przypominam, następna seria będzie z Factorio. A tutaj nie było dwóch statków? Dobra, i teraz możecie zobaczyć, jak pierwsza salwa. Salwa śmiechu. Pełna salwa. Co jest? To jest jakiś stary model najwidoczniej. Ej! Co to jest za tandeta? Weź ty podleć bliżej. I zrób użytek z tych rakiet, co posiadasz. O. Gdybyś chciał zrobić użytek, to już było za późno. Desantowiec. Dobra, bądźmy tymi dobrymi gośćmi, dajmy im uciec. To jest przecież, Boże, kolonizator.
Zwłaszcza, że ich główna flota to w ogóle już nie istnieje. W ogóle ja nie spodziewałem się, że... Co to jest? Krążownik. Dobra. Wroga flota. I atakujemy. Obejmuję dowodzenie nad tą operacją. Windows! W ogóle zarąbiście wyglądają te forty. A ci korzystają z tego. Wasza trójka. Trzy powinny starczyć. Skubani się obronili. Nie spodziewałem się tego. To niedopuszczalne. W ten sposób moje straty są zawyżone. Nieproporcjonalne. Po prostu jakiś łamacz języka. A czemu wy się nie tworzycie? Już mi. I wyślę was do Oriona. To się nudzi. A się to zniszczy. Leć tu. I buduj bramę. To się skończyłeś robić. Dobrze. To leć do floty. Niszczyciel. Hehehe. Dobra, to jest automatycznie. Już mamy 11. generację Tytana? Dobra, nie możemy dopuścić, by żaden darmozjad zginął. Wszyscy są pod moją opieką. I dlatego wszyscy przeżyją. Dobra, uporządkujcie już tam. A co do was, to zacznijmy od tego. Podajmy to, podzielmy przez to, pomnożmy to, to. I tak, czemu buduję to? To mi zrobi
osłonę na całą planetę przed bombami. Po pierwsze, ale czemu, skoro to jest w samym sercu twojego wszechświata? To jest główna notka dla tych nowszych graczy. Co jakiś czas jest event mówiący, że zła nacja pochodząca z w ogóle innej płaszczyzny czasoprzestrzennej atakuje ciebie, bo jest wkurzona na to, że po prostu mieszkasz na tej samej ziemi, co ona kiedyś władała, ale Orioni, starożytna ta cywilizacja, która kiedyś była tutaj szefami, bierze i wyrzuciła ich po prostu. Uszkodzili mi, zarysowali. Potrzebuję nowych desantowców. Planeta jest pełna. I fajnie. Dobra, do badań, czemu nie? Potem będę się bawił tylko z tego usuwaniem. Oczywiście. Dobra, to przed żywnością to. Kto co to chce pracować? Jeden. Brakuje jej, no, żeby jeszcze ten przestał pracować po prostu. W sumie nie, czekajcie. Ten statek nie zacznie mi... Nie są... Aha. To mam jeszcze jakieś statki kolonizacyjne? Nie wiedziałem. Ty... Dobra, w sumie tego przywódcę mógłbym gdzie indziej przemieścić w tym momencie. Ale w sumie nie wiem gdzie. Choć w sumie... Czekaj. Imperium. Oczywiście gospodarczo ja wygrywam. Przywódcy, o to. Ja chcę ciebie przemieścić. Teraz podbijam te systemy bardziej.
Dobra, mamy desantowce. Lećcie zatem. Wy macie okupywać. Wy też będziecie tutaj okupywać. A bo ja tutaj mam... Czekajcie, w sumie nie, stop. Stop. Stop, 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 stop. Atakować. Niech się dzieje wola nieba. Planeta została oczyszczona. Śmiesznie w sumie, że jest taki krajobraz zaraz po tym, jak planetę praktycznie zrównałem z gruzem. Całą cywilizację na niej, która była. Dobra, niech leci. Dobra, ale księżyc już ten... W sumie księżyc. Powiedzmy, że to księżyc przejmę. Albo i nie, nie wiem. Co znaczy przejmę? Zrzucę po prostu z wysokości... Statki transportowe. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem przy okazji. Na już. Okej. To. Widzę, że już jesteście ulepszeni, więc możecie zbudować. Zamiast tego to. Plus, 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 to. Kto się nudzi? Wy się nudzicie. Dobra, poniszczę sobie. Obejmuję dowodzenie. Dobra, już jest 28 minut, powoli będziemy kończyli. O, zobaczcie, teraz na to czekałem, tylko... O tym chciałem wam powiedzieć. Jedna salwa i po krzyku. Jedni powiedzą, że to przecież... Najprostsza w ogóle baza. Ale to i tak pokazuje o sile ognia. I teraz tu. Kolonizować będziemy inne planety. Okej, tutaj już zbierają siły, widzę. No dobra, zdofinansuję wam to. Czujcie łaskę pana. Trochę zacofani tutaj jesteśmy. Dobra. Ale to też jest koniec tej tury. Moi drodzy, tury.
Okej, skończę turę i kończę odcinek. Choć niektórzy mogą wiedzieć, jak to u mnie jest z tym. 590 tura. Ruszą flotę. Ruszę ziemię, ruszę flotę. Dobra. Kończę. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Następny odcinek. Jutro? Tak, jutro. Bo dzisiaj, jak to wrzucam, jest piątek. No. Życzę miłego dnia, do widzenia. Cześć. Pa, pa.